jakim autem najlepiej jeździ się po mieście? Odpowiedź będzie zależała od tego, kogo o to zapytamy. Ale gdybym to ja miał odpowiedzieć, to powiedziałbym, że małym i zwinnym. I właśnie taki samochód Wam dzisiaj pokażę. Będzie to Mini Electric, a więc elektryczna wersja Mini Hatcha. Samochód, który od 0 do 60 rozpędza się w 3,9 sekundy. Zapraszam do oglądania. Mini Electric to pierwsze seryjnie produkowane w pełni elektryczne Mini, które zadebiutowało w ubiegłym roku i w tym czasie sprzedało się już ponad 30 tysięcy egzemplarzy tego modelu. Mimo tego, że ten model jest nowy, to technologia i doświadczenie potrzebne do stworzenia takiego samochodu mają już ponad 10 lat. Powiem, Mini Electric posiada ten sam napęd, który mamy w BMW i3, a dokładniej w BMW i3S, a więc w tej mocniejszej wersji. Pod maską mamy silnik elektryczny, który generuje 184 konie mechaniczne mocy. Mamy też tutaj 270 Nm, które są dostępne od razu, dzięki czemu, tak jak wspomniałem Wam wcześniej, od 0 do 60 przyspieszamy w 3,9 sekundy, czyli nie będzie problemu z tym, żeby ruszyć jako pierwsi spod świateł. Natomiast przyspieszenie od 0 do 100 wynosi 7,3 sekundy. Napęd mamy tutaj naprzód, mamy też oczywiście automatyczną skrzynię biegów oraz zaawansowaną kontrolę poślizgu. Mini Electric wygląda niemal tak samo jak Mini Hatch. Nasza wersja to też wersja poliftingu, ale o tym, co się zmieniło poliftingu w małych modelach Mini, o tym opowiadaliśmy Wam kilka miesięcy temu razem za nią. Link do tego filmu macie na górze. Ja dzisiaj Wam powiem o tym, jakie są różnice między Mini Electric a Mini Hatchem. Różnicą na pewno jest inny grill, który tutaj jest zamknięty po to, żeby miał samochód lepsze właściwości aerodynamiczne. Silnik elektryczny nie potrzebuje bowiem tyle samo powietrza, co silnik spalinowy. Różnicą są też te żółte elementy, które mamy zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Są to elementy charakterystyczne dla mini hybrydowych i mini elektrycznych. Kolejną różnicą jest o kilkanaście milimetrów wyższe nadkole. Ono jest wyższe ze względu na akumulator, który jest umieszczony tutaj w podłodze. Ten akumulator, co ciekawe, ma kształt litery T, ma też 96 ogniw dokładnie. Z tyłu, tutaj gdzie zazwyczaj mamy wlew paliwa, mamy klapkę odładowania i co ciekawe, na desce rozdzielczej mamy też znaczek akumulatora ze strzałką skierowaną w prawo, żebyście wiedzieli, gdzie ta klapka się znajduje. Dzięki umiejscowieniu akumulatora pod podłogą, we wnętrzu Mini Electric, a także w bagażniku mamy dokładnie tyle samo miejsca, co w Mini Hatchu. Pojemność bagażnika to 211 litrów, natomiast jeżeli złożymy oparcia tylnej kanapy, to wtedy będziemy mieli 731 litrów, czyli wystarczająco do takiego standardowego użytkowania. Natomiast światła mamy w standardzie wykonane w technologii LED, a jako opcję możecie sobie zamówić LEDy ala adaptacyjne. To teraz kilka słów na temat ładowania. Mini Electric możecie ładować zarówno ze zwykłego gniazdka, jak i ze stacji wallbox, a także ze stacji szybkiego ładowania. Jeżeli chodzi o czasy ładowania, to żeby przejechać kolejne 100 km, to Mini Electric, ładując je ze zwykłego gniazdka, będziecie musieli je ładować 6 godzin. Natomiast żeby przejechać 100 km i ładować Mini Electric wcześniej wallboxem, potrzebujecie nieco ponad 2 godzin. Natomiast na stacji szybkiego ładowania musielibyście spędzić tylko 23 minuty, żeby naładować Mini Electric i móc przejechać kolejne 100 km. Nim rozpoczniecie jazdę mini elektrycznym, ale też mini hybrydowym, pamiętajcie, żeby przygotować te auta odpowiednio do jazdy, czyli ustawić we wnętrzu optymalną temperaturę, co możecie zrobić z wyprzedzeniem z poziomu komputera w samochodzie lub jeszcze wygodniej za pomocą aplikacji Mini App, a ta optymalna temperatura to 20 stopni. Jeżeli ustawicie tą temperaturę, to samochód będzie lepiej przygotowany do jazdy, czyli będziecie mogli więcej przejechać na jednym ładowaniu i to jest pierwsza korzyść, a druga to korzyść dla Was, bowiem
Ustawiając tą optymalną temperaturę, będziecie mogli latem wsiąść do samochodu, w którym będzie chłodniej, a zimą wsiąść do samochodu, w którym będzie cieplej. A aplikacja Mini App to nie tylko możliwość ustawienia optymalnej temperatury zdalnie, ale też na przykład możliwość sprawdzenia historii ładowania, możliwość sprawdzenia lokalizacji pojazdu, tego, gdzie on się w danym momencie znajduje, ale też możliwość zamknięcia samochodu zdalnie. Mini Electric jest około 30 tysięcy droższy od Coopera S, ale od Coopera S tej podstawowej wersji. Natomiast jeżeli doposażymy Coopera S w te opcje, które tutaj mamy już w standardzie, a więc m.in. automatyczną skrzynię biegów, m.in. klimatyzację automatyczną dwustrefową, w alarm, a także w nawigację oraz Apple CarPlay, no to wtedy ta różnica spadnie nam o połowę. I tutaj warto też dodać to, że Mini Electric jest dużo tańszy w eksploatacji, zarówno jeśli chodzi o koszty ładowania versus koszty tankowania, jak i o koszty serwisowania. A Mini Electric to też samochód, do którego możecie dostać dopłatę nawet do 27 tysięcy złotych. Więcej na temat dopłat znajdziecie na stronie gov.pl, a także u naszych doradców, w naszych salonach w Warszawie, w Katowicach, w Jankach, a od nowego roku także w Piasecznie. Nie wspomniałem Wam jeszcze o zasięgu. Zasięg Mini Electric to trochę ponad 200 km. Oczywiście zasięg zależy od stylu jazdy, od trybu jazdy, a także od temperatury zewnętrznej. I w zależności od tych czynników może być to trochę więcej lub trochę mniej niż 200 km. I już widzę te Wasze negatywne komentarze, ale nim je napiszecie, pamiętajcie, że Mini Electric to samochód, który jest wybierany przede wszystkim jako ten drugi do jazdy po mieście, a po mieście pokonujemy zazwyczaj około 30 km dziennie, czyli na jednym ładowaniu możecie jeździć spokojnie przez cały tydzień, a nawet jeżeli pokonywalibyście trochę więcej kilometrów, to też spokojnie możecie ten samochód przecież naładować w ciągu nocy na kolejne 100 km, więc z tym nie będzie żadnego problemu. Natomiast jeżeli chcecie mieć samochód jako ten jeden, pierwszy i jedyny i pokonujecie dłuższe dystanse, no to wtedy wybierzcie napęd konwencjonalny lub też napęd hybrydowy i tym sposobem przechodzimy już do jazdy testowej. Mógłbym Wam długo opowiadać o tym, jak Mini się świetnie prowadzi, jak dobrze się trzyma w zakrętach, jak to ma nisko umieszczony środek ciężkości dzięki temu akumulatorowi, który jest tutaj na dole, ale chyba będzie lepiej, jeżeli się tym samochodem po prostu przejedziecie. Zapraszam do środka. Elektryk jeździ się tak samo dobrze jak Mini Hatchem z silnikiem konwencjonalnym. Tutaj mamy też dodatkowo wysoki moment obrotowy, dzięki czemu nie będzie problemu z tym, żeby zmienić dynamicznie pas lub włączyć się do ruchu, a moim zdaniem są to manewry, które są bardzo istotne podczas jazdy po mieście. A jak jesteśmy przy mieście, to warto powiedzieć i przypomnieć o tym, że autem elektrycznym w miastach możemy za darmo parkować i możemy też poruszać się po buspasach, więc moim zdaniem bardzo istotna rzecz. Chciałbym Wam też zwrócić uwagę na dźwięki, ponieważ mamy bardzo przyjemny dźwięk uruchomienia naszego Mini elektrycznego, ale także nasz samochód emituje specjalny dźwięk, który ma ostrzegać pieszych przed tym, że się zbliżamy, no bo jedziemy samochodem elektrycznym, który nie ma silnika spalinowego, który emitowałby dźwięk, więc mamy taki sztuczny dźwięk, żeby piesi wiedzieli, że zbliża się do nich samochód. I chciałbym Wam jeszcze powiedzieć coś na temat rekuperacji, a więc odzyskiwania energii
jest to coś, czego trzeba się nauczyć, ale nie trzeba do tego naprawdę dużo czasu. A polega to na tym, że w momencie, w którym zdejmujemy nogę z pedału przyspieszenia, samochód sam zaczyna zwalniać i mamy takie w Mini Electric dwa poziomy rekuperacji. Mamy mocniejszą rekuperację i słabszą. Domyślnie w momencie odpalenia samochodu odpala się ta mocniejsza rekuperacja, ale możemy włączyć tą mniejszą i jak mamy mocniejszą rekuperację, to zbliżając się do skrzyżowania po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia samochód sam zacznie zwalniać, także możemy nawet w ogóle nie używać pedału hamulca, dzięki czemu hamulce będą się zużywały dużo, dużo wolniej i dzięki temu też zaoszczędzimy, bo będziemy rzadziej odwiedzać serwis i jeżeli jesteśmy przy serwisie, to też będziemy mieli serwis dużo mniejszy, ponieważ mamy tutaj dużo mniej części ruchomych i podobnie będziemy oszczędzać, jeżeli chodzi o eksploatację, jeżeli chodzi o ładowanie, bo koszt ładowania to jest średnio 1/3 kosztu tankowania samochodu z podobnym silnikiem spalinowym, o podobnych osiągach. Samochody elektryczne cieszą się coraz większą popularnością. Dla jednych jest to moda, dla innych jest to narzucony obowiązek. Jeszcze inni wybierają te samochody ze względu na to, że dzięki temu chronią środowisko, a dla jeszcze innych ważny jest ten moment, który jest dostępny bardzo nisko, a także przywileje, jakie daje jazda elektrykiem. I to wszystko, a także kompaktowy wygląd oraz świetne prowadzenie znajdziecie w Mini Electric. Dajcie mi znać, co Wy sądzicie na temat tego samochodu. Jeżeli ten film Wam się podobał, to pamiętajcie o tym, żeby go polajkować i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.